Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Wiara w Chrystusa, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 18 marca 1997 roku. Patrząc na pierwszoplanowy cel jubileuszu, którym jest ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan, w poprzednich katechezach nakreśliliśmy zasadnicze rysy zbawienia ofiarowanego przez Chrystusa. Dzisiaj natomiast zastanowimy się nad wiarą, której On od nas oczekuje. Jak naucza Dei Verbum, objawiającemu się Bogu, należy okazać posłuszeństwo wiary. Bóg objawił się w Starym Testamencie, prosząc wybrany przez siebie naród o fundamentalną odpowiedź wiary. Gdy nadeszła pełnia czasu, ta wiara winna się odnowić i pogłębić, by odpowiedzieć na objawienie wcielonego Syna Bożego. Jezus żąda jej wyraźnie, mówiąc do uczniów podczas ostatniej wieczerzy: Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jezus już wcześniej zażądał od dwunastu apostołów, by wyznali wiarę w Niego. W pobliżu Cezarei Filipowej najpierw pyta uczniów, co mówią o nim ludzie, a potem zadaje pytanie: A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiada Szymon: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Po chwili Jezus potwierdza wartość tego wyznania wiary, podkreślając, że nie wywodzi się ono ze zwykłego ludzkiego myślenia. Lecz z natchnienia niebieskiego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Wyrażenia te o silnym zabarwieniu semickim mówią o objawieniu całkowitym, absolutnym i najwyższym, dotyczącym osoby Chrystusa, syna Bożego. Złożone przez Piotra wyznanie wiary pozostanie najpełniejszym wyrażeniem określającym tożsamość Chrystusa. Marek używa go, by rozpocząć swą ewangelię. Nawiązuje do niego Jan, gdy kończy swoją, i stwierdza, iż napisał ją, aby uwierzono, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyśmy, wierząc, mogli mieć życie w imię Jego. Na czym polega wiara? Konstytucja Dei Verbum wyjaśnia, że dzięki niej człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie przez niego dane. Wiara nie jest więc tylko przylgnięciem rozumu do objawionej prawdy lecz również uległością, woli i darem z siebie dla objawiającego się Boga. Jest to postawa przenikająca całą egzystencję. Sobór przypomina również, że wiara potrzebuje łaski Bożej, uprzedzającej i wspomagającej oraz pomocy wewnętrznych Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu. I udzielał wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie. Widać więc, że z jednej strony, dzięki wierze, przyjmujemy prawdę zawartą w objawieniu i przedstawioną przez nauczycielski urząd tych, którzy jako pasterze ludu Bożego otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Z drugiej zaś strony, wiara domaga się rzeczywistej i konsekwentnej realizacji jej nakazów co powinno znaleźć wyraz we wszystkich aspektach życia wzorowanego na Chrystusie. Jako owoc łaski wiara wywiera wpływ na wydarzenia. Widać to doskonale na wzorcowym przykładzie Najświętszej Maryi Panny. Podczas zwiastowania jej odpowiedź wiary na posłanie anielskie ma decydujące znaczenie dla przyjścia Jezusa na świat. Maria jest matką Chrystusa, ponieważ jako pierwsza w niego uwierzyła. Podczas godów weselnych w Kani Galilejskiej, dzięki swej wierze Maria uprasza cud. Gdy usłyszała odpowiedź Jezusa, która nie wydawała się przychylna, Trwała w postawie pełnej ufności, stając się w ten sposób wzorem wiary odważnej i stałej, pokonującej trudności. Odważna i uporczywa była również wiara kobiety kananejskiej. Tej kobiecie, która przyszła by prosić o uzdrowienie córki, Jezus przedstawił plan Ojca, w którym jego misja ograniczała się do zagubionych owiec z domu Izraela. Kananejka odpowiedziała z całą mocą swej wiary i uzyskała cud. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech ci się stanie jak chcesz. W wielu epizodach Ewangelia ukazuje potęgę wiary. Jezus wyraża swój podziw dla wiary setnika. Zaprawdę, powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A do Bartymeusza mówi: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To samo powtarza się w przypadku kobiety cierpiącej na krwotok. Niemniejsze wrażenie wywołują słowa skierowane do ojca epileptyka, który prosił o uzdrowienie syna. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zadaniem wiary jest współpraca z tą wszechmocą. Jezus tak bardzo prosi o tę współpracę, że w drodze powrotnej do Nazaretu nie dokonuje niemal żadnego cudu, bo mieszkańcy jego miasteczka w niego nie wierzyli. Wiara ma według Jezusa decydujące znaczenie dla zbawienia. Święty Paweł rozwinie nauczanie Chrystusa. Kiedy to w odróżnieniu od tych, którzy chcieli budować nadzieję na zachowaniu prawa żydowskiego, stwierdza z całą mocą, że wiara w Chrystusa jest jedynym źródłem zbawienia. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Nie można jednak zapominać, że święty Paweł miał na myśli tę autentyczną i pełną wiarę, która działa przez miłość. Prawdziwą wiarę ożywia miłość do Boga, która jest nieodłączna od miłości do braci.